Jesień to czas, w którym przyroda umiera, aby narodziło się coś nowego. Tak samo w sercach Polaków umarła jakakolwiek nadzieja, że z reprezentacją może być kiedykolwiek lepiej. Po latach rządów Nawałki, które przyniosły nam niebywałe emocje i dodatkową wiarę w to, że nie jesteśmy za ściankiem Europy, przyszły do nas ciężkie czasy, 6 meczów bez zwycięstwa. No i Polacy sądzą, że ta reprezentacja to historia i nic już z niej nie będzie. Ja się nie zgadzam i powiem wam, dlaczego moim zdaniem nadzieja w polskim narodzie jest, będzie, a eliminacje do Mistrzostw Europy w 2020 roku mogą zakończyć się dla nas korzystnie. A więc lecimy z tematem. Cześć, siemano mordeczki, z tej strony oczywiście Vergas i tak, we wtorkowy wieczór zostały rozegrane dwa spotkania. Najpierw o 18 grała nasza młodzieżówka, a o 20:45 nasze starsze orły zmierzyły się oczywiście z Portugalią, tak samo jak podopieczni Czesława Michniewicza. I zaczniemy najpierw od żołnierzy Jerzego Brzęczka. Jerzy Brzęczek doskonale wiedział to, o czym my często zapominamy, że to nie był mecz o nic. Ten mecz miał swoją stawkę. Dlatego też porównywanie go do starcia z Japonią na mundialu nie ma całkowicie sensu. Na mundialu graliśmy o honor. Czy byśmy zwyciężyli, przegrali czy zremisowali, nic nam to nie dawało, bo i tak pakowaliśmy się do domu. Tutaj było inaczej, ponieważ jeżeli byśmy przegrali ten mecz z Portugalią, spadlibyśmy do drugiego koszyka, co oznacza, że trafilibyśmy na dużo trudniejszych rywali w losowaniu. Losowano by nas z drugiego koszyka, a to oznacza, że moglibyśmy grać z Hiszpanią, Francją, Holandią, Chorwacją, Anglią. No, dla mnie kiedy w ogóle te firmy, nie? Te marki, to nie napawam się optymizmem. Ale remis, który osiągnęliśmy, sprawia, że jesteśmy w pierwszym koszyku. Czyli jesteśmy w towarzystwie właśnie Francuzów, Hiszpanów, Anglików, a to oznacza, że w eliminacjach nie możemy z nimi grać. Co więcej, wiecie co ten remis zrobił? Remis ten sprawił niebywałą przyjemność chyba każdemu Polakowi, no bo co cieszy bardziej niż dokopanie Niemcom? Nie będzie Niemiec plął nam w twarz! Tak! Spychamy Niemców do drugiego koszyka i to najtrudniejsza drużyna, z jaką możemy grać i która teoretycznie przynajmniej wydaje się być poza naszym zasięgiem. No bo pozostałe drużyny jak Bośnia-Hercegowina, nawet Dania są do ogrania. Tylko w tej drużynie potrzeba zmian. Jakich konkretnie? Przede wszystkim czas chyba dać odpocząć Grzegorzowi Krychowiakowi. Grzegorzowi Krychowiakowi, który co prawda gra w Lokomotywie Moskwa, no ale do swoich najlepszych czasów w Sewilli w ogóle nie nawiązuje. Był głównym hamulcowym naszych akcji z Portugalią, grał na alibi, chował się i nie wychodził do rozegrania. Co skutkowało tym, że często musieliśmy rzucać długie piłki na naszych skrzydłowych lub do Milika, a w ogóle kuriozum było to, że Milik czasami musiał podchodzić aż pod linię środkową boiska, aby piłkę brać. Nie może czegoś takiego być. Jeżeli jesteś grać na pozycji szóstki, to nie jesteś tylko od tego, aby zabrać piłkę. Ty musisz ją także wprowadzać. Krychowiak tego w ogóle nie robił, a jak już dostawał piłkę, to błyskawicie ją oddawał, najczęściej do tyłu. Dlatego moim zdaniem trzeba go wyrzucić. No tak, ale powiecie, jak wyrzucamy, to trzeba mieć następcę. Haha, i mam następcę. Jest nim oczywiście Szymon Żurkowski. Szymon Żurkowski, który w meczu z Portugalią udowodnił, że może być przydatny już do pierwszej reprezentacji. Chłopak, który bardzo dobrze gra w odbiorze, ale umie też tę piłkę wyprowadzać, przytrzymać i regulować tempo gry. To zawodnik, którego bardzo potrzebujemy, bo Zieliński nie może grać wszędzie w środku pomocy. Zieliński, który w meczu z Portugalią zagrał moim zdaniem dobrze, obudził się, pokazał to, co pokazywał choćby w meczu z Włochami w Bolonii. Ale nie może on cofać się po piłkę, bo jeżeli idzie on po piłkę, to nie ma go tuż za napastnikiem, a to on ma te decydujące podania dawać. Więc Szymon Żurkowski dla mnie do pierwszego składu reprezentacji. Kogo jeszcze moim zdaniem trzeba z tej reprezentacji pożegnać? No moim zdaniem trzeba pożegnać Frankowskiego. Nie wiem dlaczego Przegląd Sportowy tak bardzo go chwalił po tym meczu. Co prawda miał parę odbiorów, ale on jest skrzydłowym, tak? Tak jak nie rozliczam obrońców za bramki, tak samo nie będę rozliczał skrzydłowego za odbiory. Nie, on ma kreować akcje ofensywne. A ten chłopak co prawda jest szybki, dobrze biega, ale dobrze biega to i sprinter na olimpiadzie, a my potrzebujemy skrzydłowego, który umie się kiwać. Frankowski kiwać się nie potrafi. On nie potrafi przejść nawet jednego zawodnika, co po prostu
wyklucza go z grania na tej pozycji. To jest jednak reprezentacja, nie ekstraklasa, a i w ekstraklasie trzeba czasami pokiwać. Co ciekawe, w meczu z Portugalią nie było Lewandowskiego. Lewandowski, który narzeka na drobny uraz kolana, nie wystąpił w tym meczu. Więc ja tak spodziewałem się, że jak nie ma Lewego, no to będzie chaos, nie będzie w ogóle gry, żadnych akcji. A chłopaki dali sobie radę. Pierwsza połowa, co prawda straciliśmy bramkę, ale mieliśmy parę przebłysków, które golami mogły się zakończyć. W drugiej połowie pokazaliśmy charakter, Milik wyszedł sam na sam, został sfaulowany, czerwona kartka dla Portugalczyka i dwukrotnie pewnie wykorzystał rzut karny. Potem nasza reprezentacja miała jeszcze kilka sytuacji, bo to choćby świetnie piłkę wyłożył Zieliński, Grosickiemu ten nie trafił, potem sam Zieliński uderzał. No czegoś zabrakło, ale to nie było tak, że Portugalczycy nas totalnie zdominowali. Gra wyglądała w miarę nieźle i to bez naszej największej gwiazdy, więc tym bardziej napawa mnie to optymizmem. Do reprezentacji wrócił także Thiago Cionek. Thiago Cionek, o którym sam Brzęczak mówił, że nie pasuje do jego koncepcji gry. No trudno się nie dziwić. Nie chcę mówić brzydko, ale moim zdaniem jest on strasznie drewniany i nie potrafił w ogóle wyprowadzać piłki. Cały czas to zadanie musiał wykonywać Bednarek. Bednarek cały czas wyprowadzał piłkę i robił to całkiem nieźle. No ale Cionek, cóż, został powołany tylko dlatego, że ostoję naszej defensywy, przynajmniej jeszcze jakiś czas temu Glik, wypadł przez kontuzję. Tak fajnie by się w tej reprezentacji nie znalazł. No ale tragicznego meczu nie zagrał, zremisowaliśmy, jesteśmy w pierwszym koszyku. Panowie, mam nadzieję, że to początek czegoś lepszego. Teraz przenieśmy się trochę w czasie, właściwie odmłodźmy naszych orłów i skupmy się na młodzieżówce. Młodzieżówce, która zagrała kapitalne spotkanie, wygrywając 3-1 z Portugalią. Nie wierzyłem, że coś takiego może się dziać, tym bardziej, że rozmawiałem przez telefon w momencie, kiedy padały dwie bramki. Ale to drobny szczegół, ale Polacy zagrali naprawdę mądrze, bardzo dobrze w defensywie. Portugalczycy ograniczali się tak naprawdę do wrzutek. Brali piłkę i wrzucali, ale nie, te wrzutki nie stanowiły często zagrożenia. I nawet w 90% wypadków, tak powiem, że nie stanowiły zagrożenia, bo nasi byli bardzo dobrze ustawieni i to przechwytywali. Jakieś ożywienie w szeregach Portugalczyków wniósł dopiero Leao, który został wprowadzony jeszcze w pierwszej połowie, ale dopiero w drugiej połowie się obudził. Portugalczycy ostro nas przycisnęli od 45 minuty do 70, kiedy strzelili jedną bramkę i mieli kilka sytuacji jeszcze, aby strzelić drugą, ale nasi wyszli z opresji, to prawda często wybijając piłkę na oślep, ale przetrzymaliśmy ten napór i Wygraliśmy, jedziemy na Mistrzostwa Europy, ale właśnie, skoro nasi chłopcy pokazali się z dobrej strony, to czas przeanalizować, czy są jakieś talenty, które już mogą grać w pierwszej reprezentacji. O Żurkowskim mówiłem, ale moim zdaniem przyszłością pierwszej reprezentacji poza Żurkowskim może być także Krystian Bielik. Krystian Bielik, który kapitalnie wyprowadza piłkę z własnej połowy, to coś, czego nam brakuje. Któż nie boi się pojedynków nawet z napastnikami. Nie wiem, czy się nie mylę, ale wydawało mi się, że to on w pewnym momencie meczu z Portugalczykami wyprowadził w pole dwóch napastników, a następnie pomocnika chciał mijać ruletką i został sfaulowany. Kapitalna technika, oby omijały go urazy i będzie naprawdę dobrze. To mi się podoba. O to chodzi. Kolejnym zawodnikiem, który może rozwiązać nasze problemy na skrzydle, jest Kamil Jóźwiak. Kamil Jóźwiak, który ma to, czego nie ma Frankowski. Potrafi dryblować. Wszedł dopiero w drugiej połowie, kiedy tak naprawdę niewiele mieliśmy sytuacji z gry, ale on pokazywał w meczach, że kiedy dostaje piłkę, to potrafi rozbujać przeciwnika, minąć go, zagrać efektownie. Więc może to on być tym brakującym ogniwem na skrzydle. Do żywych wraca także Bartosz Kapustka. Bartosz Kapustka, który mocno poprawił swoją grę w defensywie, ale także dawał sporo w ofensywie. Potrafi przytrzymać piłkę, pokiwać, przedryblować. To, czego właśnie brakuje nam takich zawodników, więc mam nadzieję, że ta druga liga belgijska tylko przystanek i Kapustka odbuduje się i będzie grał tak jak na Euro 2016, kiedy był chwalony choćby przez Garego Linekera. Kolejnym chłopakiem, który potrafi piłkę przytrzymać, choć przed nim jeszcze sporo do poprawy, jest Sebastian Szymański. Sebastian Szymański, który trudno bardzo jest mu odebrać piłkę. Obserwując jego grę w Legii czy w reprezentacji, on bardzo, kiedy kiwa się, to trudno mu zabrać piłkę. Tylko ma taki problem, że nie zdobywa terenu.
pokręci się, nie da sobie zabrać piłki, ale spowalnia często też akcję i brakuje mu takiego ryzyka w grze, że zagra mnie konwencjonalnie, wypuszcza kogoś na wolne pole. Bardzo ładną dał asystę Nodziowi w meczu z Lechem, ale ma tylko jedną asystę w tym sezonie, więc musi wziąć się za siebie. Sukces młodzieżówki, mam nadzieję, że nie zostanie zmarnowany. W grudniu ma się odbyć spotkanie trzech selekcjonerów: Magiery, Brzęczka i Michniewicza, na którym mają oni ustalić zasady współpracy. Do tej pory było tak, że póki młodzieżówka gra, Brzęczek nie wyjmuje z tej reprezentacji ważnych zawodników. Ale teraz, kiedy już awansowaliśmy na Euro, czas z tych młodych talentów korzystać. Ja chcę przede wszystkim Żurkowskiego w pierwszej reprezentacji i mam nadzieję, że panowie dogadają się w ten sposób, aby wszystkie reprezentacje miały pożytek. Choć musimy pamiętać, że młodzieżówka ma służyć pierwszej reprezentacji, to ona jest najważniejsza. Czyli jeżeli w pierwszej reprezentacji jest potrzebny Żurkowski, to powinien grać w pierwszej, żebyśmy nie blokowali jego rozwoju. To by było na tyle. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, a ja się na razie z Wami żegnam i siemaneczko!